Pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego mam zapisane 3 godziny właśnie? Nie 3 godziny, a 2. 2 godzinki Heavy Raina dopiero gramy. I tak być powinno. Nagrywanie działa, wszystko działa. To już lecimy. Lecimy mniej więcej godzinka z Heavy Raina, gramy do 3 godzin i 45 minut. Tylko tyle i aż tyle. I jestem dość ciekawy, jak całość działa. Jak Heavy Rain wyszedł. Bo im dłużej to gram, tym bardziej jestem przekonania, że to jest naprawdę coś dobrego. Co najmniej dobrego. Jestem rozkoszony tym, że jakaś gra na PlayStation 3 jest minimalnie dobra. A to jest naprawdę, no, nietypowe. Jeszcze nie było żadnej gry na PlayStation 3. Oprócz Asury, która niestety miała swój minus, która by mnie urzekła. A Heavy Rain, naprawdę Heavy Rain jest całkiem dobry. A co szukamy? Pudełko ze skrytki. Co jest w środku? I ucięty palec. Pudełko po butach. Jaki ma związek ze zniknięciem Shona? No, pusta lodówka, tutaj nic nie znajdziesz. Wziąłem pokój w pierwszym motelu z brzegu. Ale mogłeś, nie wiem, do domku? Masz, to masz jakieś złe wspomnienia z tym domkiem. Czy to ja włożyłem je do skrytki? Nie pamiętam. O, siema, Iden i Arkti. Przyszliście oboje w tym samym momencie. Muszę je otworzyć. Sprawdzić, co jest w środku. Nie słyszeliście, jak ja chyciłem teraz tego Heavy Raina, jaka to jest zła gra, jaka to jest beznadziejna. O! O! Tego to się nie spodziewałem. Telefon, pistolet i origami. Nice. Na pewno teraz zaczyna się robić i karta pamięci. Zaczyna się robić ciekawie. Wiesz, no, na początku mieliśmy taki fajny, silankowy charakter, teraz później mieliśmy taką straszną depresję i taką nie wiem, smuteczek, jeśli chodzi o tego typa. A teraz mamy tajemnicę, która jest dość intrygująca. Zobaczmy, co typu chce mi przekazać. Uciekałem w policji w NFS-ie. Ha. Pomocy! Tato! Sean! Gdzie jesteś? Zimno mi! Tato! Tato! Czy już wiem, jak ginęli? Uhu! A ja coś tu... Wow! Tu się trzeba robić ciekawie. Wyciągnę, każda z nich to osoba próba. Teraz była to nowe litery. Litery ujawniają adres. Ej! To się robi coraz ciekawsze. I coraz fajniejsze. Zaczynam już powoli, może tyle lubić postać tego tego depresyjnego ojca, co widzieć, co się z nim dzieje. Znaczy nie dokładnie, kurde, nie potrafię tego ubrać słowami. Że mimo tego, że nie jest ciekawą postacią, że nie jest fajną postacią, to jednak ma coś takiego. Zabójca jest biały w wieku od 30 do 45 lat. Nie działa pod wpływem impulsu, ale ciekawe. Bardzo dokładnie planuje swoje zbrodnie. Nie łączą go z ofiarami porachunki osobiste. Zakrywa ich twarze błotem, żeby zachować ich anonimowość.
Więc czemu zabija ofiary, skoro nic do nich nie ma? Na niego są bardziej wyobrażeniami, symbolami. Zapewne dlatego zostawia przy nich figurki origami i orchidee. Według niego to forma przeprosin za to, co im zrobił. Ciekawe. A dokąd nas to prowadzi? Jeśli stworzymy profil zabójcy, pomoże nam to zrozumieć poszukiwaną osobę. Gdyby zrobiono to wcześniej, mogłoby pomóc w śledztwie. Niech pan mówi dalej. Potem zająłem się geograficznym rozkładem morderstw. Zazwyczaj zabójca pierwszy raz morduje blisko miejsca zamieszkania. Chodzi o to, żeby miał gdzie się ukryć w razie kłopotu. Gdy zyskuje pewność siebie, oddala się od kryjówki. Analizując miejsca zniknięcia ofiar, udało mi się nakreślić strefę, w której może mieszkać zabójca. Jak duża jest ta strefa? Teraz? 25 kilometrów. O, świetnie. Na takim obszarze mieszka z 10 tysięcy ludzi. Będziemy przesłuchiwać jednego po drugim? Każda kolejna wskazówka pomoże nam zawęzić strefę. Zestawienie lokalizacji i listy podejrzanych pozwoli szybciej znaleźć zabójcę. Jeden szczegół zwrócił moją uwagę. Czas pomiędzy zniknięciem ofiary a znalezieniem ciała waha się od 3 do 5 dni. Ale suma opadów zawsze wynosi 15 cm, plus minus 10%. Co to niby znaczy? Wszystkie ofiary utopiono w wodzie deszczowej. Zabójca działa tylko jesienią, gdy opady są duże. Możliwe, że morderca umieszcza ofiary w otwartym zbiorniku, który powoli napełnia się deszczówką. Im mocniej pada, tym mniej czasu zostaje ofiarze. I co dalej? Macie dwóch podejrzanych odpowiadających profilowi psychologicznemu. Można ich powiązać ze strefą. Chciałbym ich przesłuchać. Cholera jasna. Tracimy czas na bzdury. A zabójca jest na wolności. Ruszmy tyłki i znajdźmy go. To nie jest zwyczajny morderca. Jest inteligentny, zorganizowany i metodyczny. Nie znajdzie się go patrolując ulicę. Niech mi pan powie, agencie Jayden. Wie pan to z doświadczenia, czy może przeczytał pan o tym w jakimś zasranym podręczniku? Mam zadanie znaleźć zabójcę. I właśnie to mam zamiar zrobić. Z tobą lub bez ciebie. Ty sukinsyno! Dość tego! Powiedział pan, że kiedy spadnie 100 tysięcy metrów, ofiara ginie. Myślę, że jutro to wpadnie. Ile czasu nam myślę, zostało? Myślę, pod wieczór. Nie wiem. Mniej więcej jak samo jak dzisiaj. Patrząc na prognozę pogody, niecałe 3 dni. Heavy Rain i wszystko tłumaczy. Tytuł, który ma wiele znaczeń. Trzysta tysięcy graczy, tak napisać, no. Jeśli jest 1 200 000... Nikogo nie ma. Tracimy tu tylko czas. Ale może jednak warto zajrzeć do środka. Dom jest pusty. Już nie. To chyba niezgodne z prawem. To wezwij Grinę. Wow. Zdaje się, że Nathaniel Williams to wierzący praktykujący. To bogobojny idiota czeka na koniec świata. Przesłuchaliśmy go parę miesięcy temu, kiedy zakłócił. Aktualnie trzyma Dota. Świrował, bredził. Tu Dota też ładnie sobie poczyna. Ubzdurał sobie, że jestem samym antychrystem i że przybyłem na ziemię, żeby go prześladować. Prawdziwy świr. Ściany są pokryte zapiskami. To cytaty z Biblii. Mleko i ciasteczka. Że ta ilość graczy była po prostu największa turniej jak temu. A, może o tym.
Nie no, jutro ten jakoś zostanie pobity. Duszno tutaj. Nikt nie otwierał tych okien od lat. Facet zaszył się w tej norze i stracił kontakt z rzeczywistością. Świece wciąż się palą. Niedługo powinien wrócić. Czy to jakiś film z sekty? Wszystkie oznaki neurozy obsesyjnej na tle religijnym połączone z kompleksem ofiary. Na kociasteczka, koleś chyba był ostatnio w domu w Grudniu. W samą porę, Natanie. Właśnie ciebie szukaliśmy. Aniołowie, miejcie nas w opiece. Jestem agent Norman Jaden z FBI. Chciałbym zadać panu kilka pytań. Bóg mi świadkiem. Nic nie zrobiłem. Jestem niewinny. Spokojnie. Nikt pana o nic nie oskarża. Możemy porozmawiać? Gdzie pan pracuje? Co pan robi? Moim jedynym zajęciem jest modlitwa do Boga Wszechmogącego o zbawienie ludzkości. Na chwilę. Po co panu te krzyże? Boi się pan czegoś? Zbliża się godzina, gdy gniew Boży spadnie na ludzi. Przygotowuje się na koniec świata. Aha. Aresztowano pana w związku z zaginięciem dziecka w parku. Co się wtedy wydarzyło? To nie ja. Nie mam z tym nic wspólnego. Byłem w parku, bo przemówił do mnie Bóg. Aresztowali mnie, bo jestem jego wybrańcem. To wszystko. Jak tam głosy, Nathaniel? Czy ciągle je słyszysz? Wiemy, kto do ciebie mówi, co, Nathaniel? Już my to dobrze wiemy. Nie wymawiaj tego imienia. Co on ci mówi, Nathaniel? Nie mogę powiedzieć. Nie wolno o tym mówić. Mówi ci, żebyś szukał ofiar, prawda? Potrzebuję ich więcej i więcej. Nie. Nie. Nie wolno o nim mówić. Przywołasz go tu. Kazał ci znaleźć dzieciaka w parku. Głosy męczyły cię całą noc. Chciałeś, żeby w końcu przestały, co nie, Nathaniel? Dość. Dość. Daj mi spokój. Więc posłuchałeś, żeby ucichły. Porwałeś chłopca i go utopiłeś. Zgadza się? Nie. Nie. Dość. Dość. Zabiłeś ich, prawda, Nathaniel? Przyznasz się, czy nie, sukinsynu? Jesteś antychrystem. Odłóż broń, Nathaniel. Pośle się do piekła do twego ojca szatana. To syn szatana. Przysłał go na ziemię, żeby strzelaj, nas zniszczyć. Rany boskie, strzelaj! Rzuć broń! Już! Spokojnie. Wszystko będzie dobrze na tym. Demonie. Pożałujesz, że stanąłeś na drodze sługi Bożego. Potęga Pana zetrze cię na prom! Ja... zastrzeliłem go. O, na to wygląda. No cóż. Mi się trudno. Dobra, chodźmy. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, no ale co zrobić. Zdarza się. O, będziemy panem Giełbaskim detektywem. Jakie to ladyngi są długie. No tak, PlayStation 3. Czasami bycie pijanym całe życie nie działa dobrze. No bo jest pełna rozumu. Domyślam się, że tamten facet za dużo miał wyłocza. Nie oglądał streamerów wyłocza. Dlatego tak się dokończy.
Jak się właśnie to kończy? Za dużo Overwatcha, za dużo Overwatcha zawsze się tak kończy. Zawsze. Puk-puk. Susan Bowles, matka ostatniej ofiary zabójcy z origami. Może będzie wiedziała coś o okolicznościach śmierci jej syna. Nic. A w środku ryczy dziecko. Niezły początek. Tylko Overwatch, a demon już się zjawia. To jest jak taka magia. Dziecko płacze, nikt nie otwiera. Nie podoba mi się to. To jest przynęta. No tak to już jest, ludziska, tak to już jest. Niespełna ludzi, niespełna rozumu ludzi przyciągają niespełna rozumu słówka. To już podchodzi chyba pod włamanie. No lubię sobie popykać i szkaluję. Pani Bowles? Jest tam kto? Czegoś może. Zaczekaj. Ten list, cholera jasna. By tylko... by ona... Dalej. Muszę przeszukać dom. Jeszcze nie jest za późno. Trzymaj się, Bobasie. Najpierw znajdę mamę. No dalej. Muszę przeszukać dom. Pani Bowles! Pani Bowles, jest pani? Zbala. Jeszcze raz. Debilko. Pani Bowles! Pani Bowles! Słyszy mnie pani? Obudź się! Obudź się! Panie, dzwoń karetkę. Wezmę karetkę. Nie, ja nie chcę do szpitala. Proszę. No dobrze. Ma pani coś, żebym mógł opatrzyć ranę? Tak. Znajdzie się. Proszę się nie ruszać. Zaraz wrócę. Potrzebuję bandaży i czegoś do odkażenia. Gdzieś tu powinny być. Dobra. Potrzebuję tego... tego i tego. Kurde, znawca. Jestem przy tobie, Susan. Będzie dobrze. Zajmę się tobą. Obudź się, Susan! Susan, słyszysz mnie? Susan, nie odpływaj! Słyszysz mnie? Otwórz oczy! Dalej, budź się! Zrobiłem, co mogłem. Powinno zatrzymać krwawienie. Dobrze, że rany nie były głębokie. No? Co z panią? Dobrze? Niedobrze. Moja mała potrzebuje mnie. No tak. Proszę tu zostać.
Ja zajmę się dzieckiem. Ale Lulu chodzi. Dobrze? Zna się pan na tym? Na dzieciach znaczy się. Jestem detektywem. Znam się na wszystkim. Yeah. Zjedz je. Ma na imię Emily. Okej. Okay. Tak, zna się. Ha. Gdy tu wchodziłem, byłem prywatnym detektywem. A teraz jestem niańką. Życie. Mamusia będzie żyć. Na razie. Sprawdźmy, co u małej. Zna się. Wow. No tak, łapy trzeba umyć. No. Idź do tego kibla. O, łapy musisz wycierać, czy wysnąć? Właśnie wysnęły? Dobra. To lecimy do dzieciaka. Tylko proszę ciebie, nie jedz tego dzieciaka. Cześć, Emily. Jak? Powiesz, w czym mamy problem? O! Chyba wyczułem. Elementarny. Świetny. Dobra. To jak się to robiło? Świetnie. Jaka zabawa. Proszę, dziecko jak nowe. Pewnie czujesz się lepiej. Co, Emily? Hej! No co jeszcze? Co jest? Myślałem, że po problemie. Jest to może to brudne byś wyrzucił. Nie myślisz? No to... Aha, mam moczła, żalcie. Przyniesie mu dzieciakowi. U. Lepiej podgrzejemy obiadek. Tak działa? Oczywiście. Teraz wiem, czemu płaczesz, moja brzoskwinko. Mamka Shelby leci na ratunek. Ja wiedziele. Już, niosę ci flachę. Trzymaj. O, Emily, zgłodniałaś? Nie? Poczekaj. Odchylę tylko troszeczkę butelkę, a ten Shelby to jednak żebyś mi się nie zadławiła, tak? Utop dziecko. Utop dzieciaka w tył. O kurde, szybko wyżłopało to mleko. No, dobra robota, Emily. No. Już ci lepiej, prawda? Dobra. Teraz ukołyszę cię, żebyś mogła spokojnie położyć się do łóżeczka, tak? Dobrze. O Jezu, trzeba być delikatnym. O Jezus, to są najtrudniejsze item eventy na świecie. O nie! Thank you.
No, Jezu, nie mam wprawy z dziećmi. Leave me alone. Dobra, jeszcze raz. O, prawie śpi ten gówniarz. No, fuck! Weź przywal z butelki temu dzieciakowi, zaśnie natychmiast. Widzę, że demon też ma dobre podejście do dzieci. My wiemy, co najlepsze. O! Udało się. Jezu, ale to ciężkie. Idź od Diego, on ci powie, co robić. Diego, powiedz mi, co z tym dzieciakiem zrobić? Rzuć do starej kopalni. Do jamy pełzaczy. To jest dobry plan. Siema. Dziękuję, że się zajął pan małą. Nie chcę jej zostawiać. Po prostu już nie daję rady. To, że nie ma Jeremiego. To był taki dobry chłopak. Nie rozumiem, kto mógł mu to zrobić. Czy sama pani zajmuje się dzieckiem? A ojciec Jeremiego nie mieszka z panią? Zniknął. Na drugi dzień po Jeremim. Nie wiem, co się z nim stało. Może nie mógł wytrzymać. Nie, mały. I po co ci było laskę bajtować na chorą córkę? Po jednego świeżaka. Nie mogłam już dłużej. Rozumiem. Czy mąż rozmawiał z panią, zanim zniknął? Zostawił może jakiś list czy coś? Nie. Wyszedł z domu bez słowa. Zostawił tylko komórkę. Komórkę? Tak. W jego komodzie znalazłam telefon. Tak się w sumie zastanawiam. Kiedy ludzie chcą sobie podciąć żyły, dlaczego robią to w wannie? Chciałam go włączyć, dlaczego ale w wannie? Nie było tego, nie wiem, w kącie zrobić. Ma go pani? Nie wiem. Tak, jest. Gdziekolwiek indziej. Jest w szufladzie. Dlaczego zawsze to musi być wanna? Pokoju. Nie wiem, jest jakiś znawca od samobójstw? Jakiś notoryczny samobójca? Bo w kawalnie kiedy nie nastyga. Albo kogoś, kto mógłby pomóc. I cały czas krwawi. Tak. O! Mam mamę. Nie chciałam jej o nic prosić. To już faktycznie miałoby sens. Nie dogadujemy się. Ale chyba... Nie mam wyjścia. I prześciśnienie. Proszę dbać o siebie. I Emily. O! Dobrze. Obiecuję. W szufladzie w gościnnym. Tak powiedziała Susan. Czyli widzę, że demon ma doświadczenie już ze samobójstwami. Komoda, szuflada. Zasadniczo nie wygląda mi na... Zresztą w sumie to jest komoda. Taka mała, bo mała, ale jest. Taki trochę niedziałający ten telefon. Demon praktykuje je codziennie. Uczył mnie w pojczą. Ale szufladę być może zamknął.
Ja wolałbym się pożegnać z nią, czy to? Udusi. Udusi. Te szatany. W ogóle mam takie pytanie do osób, które subskrybują, abonamentują Netflixa. Powiedzcie mi, czy wy też w ostatnim czasie macie no niemałe problemy z wejściem w ogóle na Netflixa? Nawet nie możecie obejrzeć, bo się ta cholerna strona od tak długiego czasu nie chce uruchomić. Dziś rano chciałem sobie obejrzeć coś. No, strona nie działa. Przed sumyczkiem mniej więcej godzinę, pół godziny chciałem coś obejrzeć. No nie działa. Wczoraj tak samo, wieczorem też nie działa. Nieważne, czy to na komputerze, czy na jednej, czy drugiej przeglądarce, czy na telefonie. Wszędzie nie działa. Dlaczego? Powiedz im dlaczego. Czyli Desen, ty nie masz żadnych problemów? Co? Ja za każdym razem jak chcesz się zalogować, żeby się na tą stronę, to nie mogę, nie ma bata. Ciekawe dlaczego. Płacę za to cholerstwo i nie mogę sobie nic obejrzeć. Tyle dobrze, że czasami udaje mi się to ściągnąć na telefon, jakieś offline'y. Tylko że problemem są już odcinki tam w seriale, które się nie da pobierać. Na przykład bajka, którą ostatnio zacząłem oglądać, tak jak bajka, pseudo bajka, taki pan Rick i Morty, pewnie kojarzycie, znacie, nawet całkiem fajne. No i tego niestety nie można pobierać. Kwit parkingowy z figurki origami pochodzi z tego garażu. Co ja tu niby znajdę? W kółko myślę o tej studni. Sean musi być wyczerpany. Ale przynajmniej żyje. Zrób, przepraszam. Hej! Przepraszam, nie zauważyłem pana. Pomóc w czymś? Chciałbym też ciekawości sprawdzać, czy ta strona działa. Jestem po samochód. O, działa! No niesamowite, nie wierzę. O, cierpliwy z pana człowiek, szefie. Samochód stoi tu już 2 lata. Co miesiąc bierzemy go na przejażdżkę i sprawdzamy opony i akumulator, tak jak pan sobie życzy. No kurde, działa, ale jaja. Tędy. To będzie Netflix działa. Winda serwisowa jest na końcu. Dlaczego jak streamuje? Auto? Ktoś mnie wysłał, żebym szukał auta? Jak je pan chce, to je tu zostawię. No to na razie. Miłego dnia, szefie. Auto jest tu od 2 lat. I o czym to świadczy? Czy mnie tu już nie było? Nie pamiętam. Czekaj, jak tu jest do samochodów. Ten? Czy może ten? A może tu nie ma gdzieś tego samochodu? Gdzie ten samochód jest? Ten van? Bo nie słuchałem. O, chyba tu. Window sobie pojadę w dół. Ale sobie podnośnik zbudowali. To jest jego samochód? O, znalazłem. Foundria. Ten pick-up? Nie, za tym pick-upem. Nie, to jest ten pick-up. Nie, to jest ten sportowiec.
Ło! Pusto. Coś znalazł. Nawigacja? Sama się urycha mi, tak? Mam ją włączyć. Realizm. Teraz znajduje się 4 km stąd. Wyjedź z parkingu i skręć w prawo. Dobrze. A skąd nawigacja wie, że ja jestem na parkingu? Myślałem, że to jakiś sportowy samochód, a to jednak zwykły samochód. Ładna nawigacja. Takie nawigacje nie istnieją. No po prostu nie mogą istnieć. Jeśli się uda, będę miał dalsze litery do szubienicy. To mój jedyny trop. Nie ma odwrotu. Nawigacja moja wskazuje. Nie chcę umierać. Nie tutaj i nie w taki sposób. Dobra, przestań gadać. Gdzieś po ten prąd. Uda mi się. Zrobię wszystko, żeby uratować syna. Jedziesz, Molina. Muszę to zrobić dla Shona. Nie mam wyjścia. Dajesz, pomogę ci, jestem mistrzem quick-time eventu. Też ten będzie diamentem, wiem. No dalej! Kawa, wow! Brawo! No to było lepiej. O! God damn it! O, fuck! Szybciej! Do drogi! Nie! Lewo! No dawaj! O! Było blisko, w lewo! Brawo! Zrób GTA, przyjedź wszystkich! O, to maneki. Damy radę. O, L2. O! Damy. O! No i milicja będzie się ścigać. Na celu podróży pozostał jeszcze jeden. No i mnie teraz ginie, że strzelają. Kurwa! Oh fuck, oh fuck, oh fuck!
Uuu, i daszką. O, ła. O, lewo. O, kurwa. Chyba nie miało. L2. Lewo. Lewo. Ha. Nie. Chyba przyjął tam eventy. Naciśnij ten ekran. Naciśnij ten ekran. Twoja nagroda jest w schowku. Klucz jest wewnątrz GPS-a. To jest do... Twoja nagroda jest w schowku. Klucz jest wewnątrz GPS-a. Ej, to jest do góry nogami, to jest. Albo się hał, ten to pali. L1, Jezus, tyle L1. No i buja. O, kajdziuszka, dobra. Jest tą kajdziuszkę w ikę przejdę. Dasz radę, wierzymy w ciebie, pani. Z depresją. Dobra, dobra. Dobra, biegnij. To jest. Kurde. W prawo. W lewo. Skopa. Pięknie. I teraz unoś się, Andrzeju. Wybuchnie, jak w GTA. Ciężkie wypowiedzieć kogoś? Zabił tego opętowanego przez Boga. Zastrzeliłem go. Zastrzeliłem tego szaleńca, tego świra z sekty. Need for Speed Heavy Rain. Naciskam, Jezu, to ciężkie jest. No i telefon się uszkodził. A nie, działa. Dlaczego musi tu tak padać? To jest jak koło fortuny. W sumie wystarczyłoby chyba... Wow, wybuchło jak ta. W sumie wystarczyłoby jeszcze, nie wiem, z jedno, dwa zadania i można było odgadnąć adres. Przecież nie, z cyferkami mogły być problem. Wiesz, no jazda pod pęd była jeszcze easy. To co bierzesz? Puchoszkę czy samogłoskę? Cyferkę. No może cyferkę. Te loadingi. Konsole. Na PC ci już by się do dawna załadował. Wiesz, kierownicy. Aha, a widzicie? A mogłem zginąć. Ciekawe, czy w tym zasadzie mogłem tu zginąć. Gdyby była, to nie wiem, historia z perspektywy trzech osób. Tak w ogóle, Dezen, nie chciałbym powilować, czy będzie jeszcze jedna osoba, którą będzie można kierować, czy nie. Sęk w team. Że już na odwrocie opakowania jest napisane, że są tylko 4 osoby. Nie, nie złapię ostrości, ale jest tutaj napisane. Ty nie chciałeś nic mówić, dobrze. Ale to było oczywiste. Na pudełku było. Tylko 4 osobami będziemy kierować. Ty oszukańcu. Rec-
recepcja. Oby mieli jakieś wolne pokoje. Recepcja. Wszyscy z wielkim przejęciem oczekujemy na jakiekolwiek pudełko spoileruje, banam. Shonie Marsie, który zaginął wczoraj. Ostatnie doniesienia wskazują, że policja uznaje to za kolejny przypadek porwania przez zabójcę z origami. Jeśli informacja się potwierdzi, oznacza witam, to, że kochanie Ilka. Czym mogę służyć? Pokój daj. Szukam pokoju. Policja dla ciebie? Wyścig z wszystko. Stawką w tym wyścigu jest życie dziecka. Wypełnij formularz. Madison Page, 27 lat, niezamężna. Ile pani u nas zostaje, panno Page? Nie wiem jeszcze. Pokój 201. Ostatnie piętro, schody po prawej na podwórku. Dzięki. Przyjemność po mojej stronie. Nie wątpię. Muszę się tam dostać. A gdzie są? O, tu są schody. Za dużo deszczu pada. Weź go zrzuć z tej pierwszej. No weź, nie rzuci go. To trzy. Chyba na górze. Lepiej, żeby ten obleśny typ nie miał drugiego klucza do mojego pokoju. Na samą myśl dostaję drgawek. O Jezus, ale masz problem. Ktoś tu jest. Czy on jest ranny? Wy się nie znacie? Wszystko dobrze? To mi tu pisze, wysyła. Proszę nie. Jesteś ranny, potrzebny ci lekarz. Nie, tylko do pokoju. Pokój 207. I kuchta mi wędy z pomaganiem szalonemu kalece. Dwieście pięć. O, i nagle 207. Dobra. Masz klucz? Stanie. Co mu się stało? No może, dobrze, wiesz, no, coś mogło się stać. Najpierw pomogę, potem będę pytać. Naprawdę źle z tobą. Potrzebny ci lekarz. Chyba mam żebro albo dwa złamane. Pobili mnie. Przeżyję. Ale boli jak diabli. Miska powiedziała, żeby, że wyzwał cię już 20 razy. Ta rana na głowie strasznie. Widzisz, tak jeszcze pochodzi z czasów, kiedy świat był normalny. Stosunkowo. Ma kłopoty. Nie mogę tak po prostu go zostawić w tym stanie. Oj, znowu się bawimy w opatrunkowanie. Trzeba mu odkazić tę ranę. Nie wiem, co to jest, ale wleję mu tę... Może to jakaś trucizna? Jeszcze nie?
Stosunkowo. Teraz zdezynfekuję ranę. Może trochę zaboleć. Boże, jak ja jestem niedojrzały. Chociaż zakażenia nie będzie. Nic za to nie poradzisz. Dzięki. Już nigdy dojrzały nie będziesz. Necofren 100, antybiotyk stosować przeciwko infekcjom. Masz. Weź to. Powinno ci pomóc. Co to? Antybiotyk. To jest antybiotyk. Antybiotyk? Nie jestem lekarzem, ale złamane żebro chyba nie grozi zakażeniem. Dobra, znajdę ci coś innego. Co my tu mamy? Parafenol, lek przeciwgorączkowy, stosować tylko przy dużej gorączce. Chyba nie ma gorączki. Weź to. Co to jest? Parakomol, środek przeciwbólowy, stosować na intensywny ból, nie przekraczać dawki jednej tabletki na dobę. Dobra, damy mu całą buteleczkę. Czyś słoiczek. Masz. Takie leki w hotelu? Powinno ci pomóc. Środek na ból. Przynosi ulgę. Na pudełku jest napisane, żeby brać jedną na dobę. I weźmy kolejną. Myślę, że lepiej nie przekraczać dawki. Nie mogę czekać. On się narkotyzuje. Na twoim miejscu poleżałabym kilka dni. Jak kupić tablet? Wezmę prysznic. Dobra, pomogę ci. A nie, nie, ja sam się umyję. Weź go umyj, umyj mu plecki. Zaczekam, aż skończysz. Jakby coś, to wołaj. I będzie go podglądała. Mów do mnie. W razie gdybyś, wiesz, zemdlał. Jak ci na imię? Madison. Śpisz w hotelu? Nie, mieszkam w mieście. Cierpię na przewlekłą bezsenność. Zasypiam tylko w hotelach. Nie pytaj czemu. Gdy czuję się wyczerpana, przyjeżdżam przespać tu noc. Ja jestem przejazdem. A czym się zajmujesz, Madison? Poza leczeniem nieznajomych? Jestem fotografem. Robię zdjęcia mebli do magazynów wzornictwa nowoczesnego. A ty? Ja... jestem architektem. No i po co ci było grzebać w tym pudełku? Bardzo dziękuję. Czuję się o wiele lepiej. Spoko, zabójcy z origami. To ja już sobie pójdę. Hej. Ja tu by się mówiłem, papa. Przy okazji, nie wiem jak się nazywasz. Andrzej. Ethan. Uważaj, Ethan. Ethan. Ciągle mnie boli, ale muszę ruszać dalej. Nie wiem, czemu mi pomogła. Oby nikomu o mnie nie wygadała. Zabij ją. Nie mam czasu.
Muszę znaleźć syna, zanim będzie za późno. Pudełko. Muszę otworzyć kolejną figurkę. A mu się łapy częsą. To jest kolejna. Już cierpi. Ciekawe. Będziemy teraz z panem FBI grać, który zabił sobie psychopatycznego sekciarza, aka gościu, który za dużo grał w Overwatcha i oglądał za dużo Overwatcha. Jak to jest, jak grasz i oglądasz za dużo Overwatcha? Siada ci psycha, szalejesz i stajesz się takim zatwardziałym dewotą. Demonicznym dewotom wręcz. Ale Demo Galaxy in Turmoil ma być do końca tego miesiąca. W końcu? Że o tej grze słyszałem chyba 2 lata temu już. Twój pierwszy raz? Słucham? Pierwszy raz zabiłeś? Pierwszy raz zawsze tak działa na człowieka. Przyzwyczaisz się. Zabiłem człowieka. Nie chcę o tym rozmawiać, dobra? To on. Już zabiłeś jednego człowieka, zabierz drugiego. Jarosław Gorda? Tak? Porucznik Carter Blake. Chciałbym zadać kilka pytań. Już. Cholera, co tak stoisz? Zaraz ucieknie! I tam i wentyl. O! Fa! Jolo! Jolo! Bang. Hej! Gosz, uważaj! Rany! Gosz, uważaj! Jaki kurde. Agres. Będziemy wam w niego rzucać. Wow. Nie ty ślizgania się na rybkach. Kulczaczki. Nie ty kulczaczki. Z kurczakami. Nie ma mowy, żeby uciekł. Dorwę tego drania. No dalej, pokaż mordę, draniu. Czuję rąk. Kuźwa, gdzie on jest? On ma maczetę. Wyciągaj maczetę. A nie, to jest łom. O!
Rany, jestem coraz wolniejszy. To już stajesz. Tak nie wiem, z kim tym eventami. Nazywa siła FBI. Chyba tym razem mamy naszego zabójcę. Zium, emocjonujące pościgi, zwroty akcji, walka łomem. I loadingi trwające pół godziny. Pan detektyw Dezen. Hej, wake up. Grzyby. Obudziliśmy go. Dobra, ale żartami, tak jak mówiłem, gramy godzinkę tylko dzisiaj w ciężki deszcz, bo też mam mało czasu i max do 21 chciałbym dzisiaj odgrywać swe wszystko. Także tyle. Stop.